Poniedziałek, 11 stycznia, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy Państwu o 24. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kamiennej Górze. To był niezwykły dzień, jak wszystkie 21 wcześniej. Zakończył się 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Środki zebrane podczas tegorocznej akcji zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na godną opiekę senioralną. W niedzielę 10 stycznia 2016 roku 120 tysięcy wolontariuszy 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszło na ulice nie tylko polskich miast, ale także w kilkudziesięciu krajach na świecie. Wśród wolontariuszy nie mogło zabraknąć również kamiennogórzan, którzy od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora kwestowali na ulicach miasta. Bardzo dobrze nam idzie dzisiaj. Mimo że pogoda nie dopisuje, to jest wiele osób, które chciałyby nam pomóc w zbieraniu. My już tutaj z koleżanką stoimy, przeszło od godziny 7.30, ale zamierzamy stać do końca. Lubimy pomagać innym. Zebrane przez sztaby pieniądze przekazane zostaną na rachunek Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze, którego zarząd jak co roku podjął decyzję o odstąpieniu od pobierania prowizji za przelew. Przez 23 lata działalności Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakupiła sprzęt medyczny, wydając blisko 650 milionów złotych zebranych w corocznych finałach. Wśród obdarowanych sprzętem placówek znalazło się również Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Sukces orkiestry jest sukcesem wszystkich, którzy chcą pomagać, przekazując datki zarówno w dniu zbiórki, jak i w trakcie całorocznej działalności fundacji. Pomagajcie! Tradycyjnie wielkie granie najwcześniej rozpoczyna się w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. W piątek na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Dzieci i młodzież przygotowały występy artystyczne. W tym roku, jak i w poprzednich latach, koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowują nasi uczniowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z uczniami ze Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej. Dzieci śpiewają piosenki, jak widzieliśmy, i prezentują swoje umiejętności taneczne, a także umiejętności instrumentalne. Uczniowie chętnie angażują się w różne przedstawienia i koncerty, dlatego występy przed dużą publicznością nie są dla nich stresujące. Nasze dzieci bardzo często występują na scenie. Jest wiele imprez muzycznych, wokalnych, instrumentalnych, tanecznych. One są przyzwyczajone, na tej scenie często się znajdują, także z dużym entuzjazmem chętnie śpiewają, ładnie śpiewają i to nas bardzo cieszy. Na wielu licytacjach można było zakupić takie przedmioty jak gry edukacyjne, maskotki znane i mniej znane, czy obrazy autorstwa nauczycieli. Co roku również rodzice czynnie angażują się w imprezy szkolne. Wspaniała kawiarenka przygotowana przez Radę Rodziców, która cieszy się wielkim zainteresowaniem. Podczas piątkowego grania w szkole po raz kolejny pobito rekord w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uzyskując kwotę. Zebraliśmy, no żebym się nie pomyliła, tam padła kwota ponad 6700 zł, także więcej niż w ubiegłym roku, z czego się bardzo cieszymy. W powiecie kamiennogórskim największa impreza z sercem odbyła się w Centrum Kultury. Od godziny 14 na scenie prezentowali się artyści. Występy przeplatane były licznymi licytacjami, z których dochód zasili konto największej orkiestry świata. Blok artystyczny rozpoczął klub tańca towarzyskiego Fraszka. Podczas finału nie mogło zabraknąć również przedstawicieli kamiennogórskich przedszkoli. Także tancerzy Zumby. Pokaliwa, bo ja, 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 b
Wśród zaproszonych artystów na scenie Centrum Kultury zaprezentowały się również placówki oświatowe z terenu całego miasta, które poza krótkimi programami artystycznymi licytowały podarowane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przedmioty. Jedna wielka różnica. Ten oto, krzemień pasiasty, jest o wiele bardziej rzadszy niż diament. Najwięcej emocji wzbudził występ dzieci, które na co dzień uczęszczają na zajęcia kółka graniastego działającego przy Kamiennogórskim Centrum Kultury. Cztery grosze kosztowało, a my wszyscy bez. Tradycją kamiennogórskich finałów są potyczki. W tym roku do rywalizacji stanęli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz studenci dolnośląskich uczelni. Rywalizacja zakończyła się remisem. Nie możemy uznać, że panie zdobędą więcej punktów, tylko po prostu remis damy. Dlatego, że w umowie było, że jest po jedno, ale doskonale sobie. Jak jedna drużyna poradziła, tak samo doskonale, jak i druga drużyna. Kamiennogórzanie o godzinie 20 wraz z milionami ludzi na całym świecie posłali tradycyjne światełko do nieba. Anioły grzeją nas w świat, tak jak miliony Polaków. Gwiazdą 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kamiennej Górze był wrocławski zespół Kagiuma. Podczas kamiennogórskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało wylicytowanych ponad 100 przedmiotów. Ponad 120 różnych rzeczy. Będziemy licytować. Pluszaki, misie, lalki, sprzęt AGD i RTV, a także złote serduszko to niektóre przedmioty, jakie podczas 24 finału znalazły nowych nabywców. Wśród najważniejszych licytacji była aukcja złotego serduszka, którego darczyńcami byli pracownicy Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze. Złote serduszko z prawdziwego złota żółtego i białego, 400 zł, finał też o 21. Po pełnej emocji licytacji jego nabywcą został pan Henryk Komorowski, który za wylicytowany przedmiot zapłacił kwotę 3000 zł. Pełne podsumowanie finansowe oraz relacje z pozostałych sztabów 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekażemy Państwu w kolejnym wydaniu programu Flash. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.